Cześć widzowie. Krzysztof Piątek to napastnik, który w niewyobrażalnie szybkim tempie ze zwykłego piłkarza polskiej ekstraklasy stał się na chwilę wielką gwiazdą włoskiej Serie A. Jeszcze kilka lat temu, w wieku zaledwie 23 lat, miał on prawo myśleć, że wspina się na futbolowy szczyt, gdyż zainteresowanie jego osobą wykazywały największe kluby Europy, a zwycięski w wyścigu o jego podpis AC Milan zapłacił za niego niebagatelną kwotę w wysokości aż 35 milionów euro. Była to jednak piękna, ale niestety wyjątkowo krótka przygoda i póki co nie zapowiada się na to, by miała ona być czymkolwiek więcej. Piątek od dawna nie przypomina już bowiem piłkarza, który w tak krótkim czasie zrobił niegdyś takie show, że aż napisano o nim książkę pod tytułem Historia piłkarskiego geniusza. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam więc o tym, w jaki sposób Krzysztof Piątek przegapił swoje 5 minut i jak od kilku lat rozmienia swoją świetnie zapowiadającą się karierę na drobne. Zaczynamy. Krzysztof Piątek urodził się w Dzierżoniowie, ale zanim trafił do klubów z tamtego miasta, mianowicie dziewiątki i lechy, swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w niewielkiej Niemczy. I choć jego tata Władysław opowiadał potem w rozmowie z SuperEkspresem, że syn od najmłodszych lat swoimi umiejętnościami bił rówieśników na głowę, to kariera piątka tak naprawdę nabrała tempa dopiero w 2013 roku, gdy jako niespełna osiemnastoletni chłopak przeniósł się do zagłębia Lubin. Z początku występował oczywiście jeszcze w jego rezerwach albo zespole juniorskim, ale rozwijał się na tyle dobrze, że pod koniec sezonu 2013-2014 otrzymał szansę debiutu w pierwszej drużynie, wtedy grającej jeszcze w ekstraklasie. Miedziowi niespodziewanie spadli jednak wówczas z ligi i w kolejnym sezonie musieli bić się o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Dla piątka ta sytuacja okazała się jednak być bardzo korzystna, gdyż na niższym szczeblu rozgrywkowym młody napastnik mógł liczyć na zdecydowanie więcej szans. Wobec tego rozgrywki skończył z ośmioma golami i czterema asystami, a zagłębie przy jego pomocy zdołało wywalczyć ponowny awans do ekstraklasy i już w pierwszym sezonie po powrocie zajęło wysokie czwarte miejsce, a sam piątek zdobył w tej kampanii sześć bramek. I choć mogło się wydawać, że znane z promowania młodych piłkarzy zagłębie w przyszłości zarobi na piątku duże pieniądze, to gdy termin umowy napastnika zbliżał się już do końca, a on sam zażądał znaczącej podwyżki, miedziowi nie byli w stanie spełnić jego wymagań finansowych, wobec czego całą sytuację wykorzystała Krakowia, która widząc w piątku naprawdę duży potencjał, sprowadziła go do siebie za jedyne pół miliona euro. Jak się później okazało, była to znakomita inwestycja, a Zagłębie przez swoje skąpstwo straciło szansę na bardzo dobry interes, wobec czego w przyszłości włodarze tego klubu jeszcze przez długi czas będą pluli sobie w brodę. W zespole pasów, Piątek miał możliwość współpracy z trenerem Michałem Probierzem, który pokładał w nim duże nadzieje. Szkoleniowiec Krakowi stwierdził kiedyś chociażby, że jeśli ktoś ówcześnie nie chciał zapłacić za piątka kwoty w granicach kilku milionów euro, to za kilka lat będzie żałował, bo piłkarz ten będzie warty co najmniej 30 milionów, co jak się okazało było w dużej mierze prorocze. Piątek spędził w Krakowie ostatecznie dwa lata i to właśnie wtedy stał się jedną z ligowych gwiazd. Bo choć pierwszy sezon kończył jeszcze z bilansem zaledwie 11 goli, to w drugim zdobył już aż 21 bramek. Stało się wtedy jasne, że ekstraklasa robi się dla niego zdecydowanie za ciasna i trzeba będzie odejść na zachód, szczególnie iż zainteresowanych sprowadzeniem go zagranicznych klubów zdecydowanie nie brakowało. Wyścig o piątka wygrała jednak oczywiście włoska Genoa, która zapłaciła za niego 4,5 miliona euro, nie chcąc popełnić tego samego błędu co w przypadku Roberta Lewandowskiego, którego transfer kilka lat wcześniej odpuściła ona na ostatniej prostej. Polak nie potrzebował absolutnie żadnego czasu na aklimatyzację w nowym miejscu, od razu odpalając swoje słynne rewolwery i strzelając bramkę za bramką. Już w swoim debiucie, w trakcie meczu Pucharu Włok zdobył on bowiem cztery bramki, a następnie zapoczątkował serię siedmiu ligowych spotkań z rzędu z przynajmniej jednym zdobytym golem. To oczywiście właśnie wtedy rozpoczęła się słynna piątkomania, czyli ogromny szum medialny wokół występów polskiego napastnika, który z każdym tygodniem tylko przybierał na sile. Włoska la Gazeta dello Sport pisała, że to napastnik, jakiego w Genui jeszcze nie widziano i nie ma się co dziwić, ponieważ piątkowi wychodziło praktycznie wszystko. Potrafił bowiem nie tylko odnaleźć się w polu karnym, strzelając bramkę dosłownie każdą częścią ciała, ale też dobrze uderzyć z dystansu. Zaledwie od sierpnia do grudnia Piątek w 21 meczach w barwach Genui zdobył aż 19 bramek. Nic więc dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę piłkarskich gigantów, z których najbardziej konkretny okazał się być AC Milan, wykładając za Polaka na stół 35 milionów euro. W tamtym momencie Piątek stał się więc najdroższym polskim piłkarzem w historii, a Genoa zrobiła niewiarygodny interes, sprzedając zakupionego przez siebie zawodnika po zaledwie kilku miesiącach z ponad 8-krotną przebitką. Kibice Milanu natomiast natychmiast dostrzegli w piątku zawodnika, który mógł zbawić ich bardzo przeciętnie spisujący się wtedy zespół. Gdy tylko Polak zadebiutował w barwach mediolańskiego zespołu w trakcie swojego kilkunastominutowego występu w spotkaniu z Napoli, powitała go ogromna wrzawa ponad 50 tysięcy fanów zgromadzonych na San Siro. Czerwona część Mediolanu bez pamięci zakochała się jednak w piątku niedługo później. Kilka dni po wspomnianym debiucie Polak rozpoczął bowiem mecz Pucharu Włoch także przeciwko Napoli w podstawowym składzie i zdobył dwie bramki, a następnie rozpoczął kolejną strzelecką serię z co najmniej jednym golem, tym razem obejmującą cztery ligowe spotkania z rzędu. Kapitalną formę polskiego napastnika wykorzystywał też ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Już w swoim drugim meczu w narodowych barwach, piątek strzelił gola Portugalii w Lidze Narodów, a później okazał się być bardzo przydatny w trakcie walki o Euro 2020. Jako joker dał biało-czerwonym zwycięstwa w meczach przeciwko Austrii i Macedonii Północnej, a także trafiał do siatki w obu spotkaniach z Izraelem. I choć Piątek nigdy nie był technicznym wirtuozem, to w swoim Prime posiadał niezwykłą umiejętność znajdowania się w polu karnym zawsze tam, gdzie akurat spadała piłka, co skrętnie wykorzystywał strzelając bramki nawet pomimo słabszych występów. Swój sezon życia Piątek skończył wtedy z 30 bramkami strzelonymi w barwach Genoi i Milanu. 22 z nich zanotował w Serie A, dzięki czemu zakończył te rozgrywki jako trzeci najskuteczniejszy strzelec, ustępując miejsca na podium jedynie Fabio Quagliarelli i Duvanowi Zapacie. Co ciekawe, tuż za plecami Piątka znaleźli się natomiast tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo czy Arkadiusz Milik. I jak się później okazało, był to dla piątka już niestety szczyt kariery i nigdy nie udało mu się powtórzyć tego wyczynu. W swoim kolejnym sezonie Polak znajdował się daleko od optymalnej formy, strzelając bramki głównie z rzutów karnych, a na domiar złego do mediolanu wróciła ikona zespołu z San Siro, czyli oczywiście z Zlatan Ibrahimowicz. I jak to często w piłce bywa, w ciągu kilku miesięcy dosłownie wszystko zmieniło się o 180 stopni. Do niedawna ubóstwiany przez kibiców piątek nagle stał się kozłem ofiarnym słabej gry Milanu, zostając ostatecznie całkowicie odsunięty na boczny tor. Mimo wszystko, gdy ogłosił, że chce odejść, w mediach przewijali się naprawdę ciekawi potencjalni nabywcy, tacy jak chociażby Tottenham, Atletico Madryt czy Chelsea, i wcale nie brzmiało to jeszcze wówczas abstrakcyjnie. Polak podjął ostatecznie jednak najgorszą decyzję z możliwych i podpisał kontrakt z Hertą Berlin, choć już na starcie można było mieć spore wątpliwości czy jest to dobry ruch. Przechodził on bowiem do klubu, który mimo wielkich aspiracji popartych coraz pokaźniejszym budżetem zdecydowanie dołował w Bundeslidze, grając wyjątkowo topornie i nie stwarzając groźnych sytuacji, co było wątpliwym kierunkiem dla napastnika, którego gra opiera się tylko i wyłącznie na finalizowaniu akcji swojego zespołu. Włodarze Herty podobno obiecali jednak Piątkowi, że ten będzie w Berlinie niekwestionowaną gwiazdą numer jeden i można było w to uwierzyć, bo niemiecki klub pobił dla niego swój dotychczasowy rekord transferowy, płacąc za polskiego napastnika około 27 milionów euro. I choć faktycznie Piątek na początku dostawał swoje obiecane minuty, to bardzo rzadko wchodził już na poziom z czasów Genoi czy początkowego Milanu. Przez dwa lata strzelił zaledwie 13 bramek, ostatecznie nie zawsze łapiąc się nawet do składu i aby ratować swoją karierę postanowił wrócić tam, gdzie szło mu najlepiej, czyli oczywiście do Włoch. Wypożyczenie do Fiorentiny jednak tylko na starcie dało jakąkolwiek nadzieję na poprawę sytuacji, bo choć Polak znów jak za starych dobrych czasów zaczął od gola w debiucie, a potem zdobył jeszcze kilka bramek, to ostatecznie dosyć szybko ponownie zgubił formę, a klub z Florencji nie zdecydował się go wykupić. I coś mi mówi, że niedługo podobnie będzie w przypadku Salernitany, do której 27-latek został wypożyczony w tym sezonie, bo choć regularnie dostaje on tam swoje szanse, to w 23 meczach strzelił tylko 3 gole. Aktualnie na swoją bramkę czeka już od listopada, a jeśli w ogóle o nim słyszymy, to tylko w kontekście spektakularnych pudeł. Trudno być więc w tej historii optymistą i zakładać, że piątek jeszcze kiedyś odbuduje swoją karierę i stanie się napastnikiem ze światowego topu. Choć czy był nim kiedykolwiek, też można dyskutować. Wydaje się, że piątek stał się trochę ofiarą swojego chwilowego sukcesu i niesamowitej formy z jednego sezonu. Na dobrą sprawę chyba jednak nigdy nie był tak dobry, by płacić za niego ponad 30 milionów euro i liczyć, że na dłużej zostanie gwiazdą największego formatu. No ale być może piłkarz ten jeszcze kiedyś zaskoczy, i jako kibice kadry oczywiście powinniśmy trzymać za to kciuki. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wysądzicie o karierze Krzysztofa Piątka i wpadajcie na moje pozostałe materiały, do których odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.